Na początku chciałbym powiedzieć, że poprzedni film był wyjątkowo tendencyjny. Zawierał kłamliwe informacje i był sponsorowany przez Żydów, masonów i cyklistów. Należy się wam prawda, więc nie pozostaje mi nic innego, jak ją powiedzieć. Jak Mozart stawia swoje akwaria? Przeważnie w poziomie. Ale dosyć żartów. Zacznijmy od podłoża. Jeśli chodzi o podłoże, to stosuję zawsze podłoża trójskładnikowe. Pierwszym składnikiem jest ziemia ogrodowa. Drugim jest proszek lignitowy, który wymieszany z ziemią wzbogaca ją o związki humusowe, ale co najważniejsze także o żelazo, potas, magnez, wapń, molibden, bor i miedź. Do czego te pierwiastki są potrzebne, chyba nie trzeba mówić. Albo nie, powiem, bo pewnie ktoś zapyta. Do wzrostu roślin. Dziękuję. Trzecim składnikiem jest żwir albo piasek. Prezentuję piasek, bo żwir mi się skończył. Każde z tych mediów podłożowych ma swoje wady i zalety. Dopóki nie założycie akwarium na jednym albo drugim, nie przekonacie się o tym. Z pytaniami o piasek jest jak z żartem o dwóch blondynkach w autobusie. Kiedy jedna pyta kierowcy, czy dojedzie tym autobusem na lotnisko i dostaje odpowiedź przeczącą. Na to podchodzi druga i pyta, a ja czy dojadę? I tak jest z piaskiem. Choćbym przekazał całą swoją wiedzę i doświadczenie z uprawy roślin na podłożu piaskowym, i tak znajdzie się ktoś, kto powie, że tak na pewno nie jest i on musi to sprawdzić. Więc sprawdzajcie sami. Ja tylko powiem, że żwir znacznie lepiej wchłania wszelkie nieczystości, co powoduje, że warstwy żyzne znajdują się praktycznie w całym żwirze i to znacznie polepsza wzrost roślin. Natomiast jest znacznie trudniejszy w sadzeniu roślin. Nie są to jakieś trudności, które urastają do granic niemożliwości. Po prostu jest trochę trudniej sadzić niż w piasku. Otóż właśnie, piasek jest odwrotnością żwiru. Tu znacznym plusem jest łatwość sadzenia roślin. Minusem jest przepuszczalność takiego podłoża i znacznie dłuższy proces jego użyźniania. Piach długo jest jałowy, znacznie dłużej niż żwir. Wiem, że już nagapiliście się na moje piękne dłonie, ale jeszcze chwilę was nimi pomęczę. Bez podtekstów. Specjalnie dla was wykonałem trójwymiarowy model akwarium, aby pokazać, jak układa się podłoże. Był już cały film o tym, ale pytania nadal są, więc co jakiś czas muszę to przypominać. Do naszego podłoża, oprócz akwarium, użyjemy trzech podstawowych składników. Oh shit. Już tylko dwóch. Nie, nic się nie stało. Trzech. Ziemi ogrodowej. Lignitu. I piasku, albo żwiru. Ziemię i lignit musimy ze sobą zmieszać. Najważniejsza rzecz. Lignit w postaci pyłu bardzo brudzi łapy. Więc trzeba robić to dosyć ostrożnie, żeby nie zapaskudzić sobie całej łazienki, kuchni, pokoju, czy gdzie tam chcecie to robić. Taki pojemniczek, to jest pojemnik, w który nie sikałem, sorry, ale nie sikałem. Znam takiego, co sikał i to nie tylko do pojemnika, ale do akwarium, ale pomijmy. Taki pojemniczek to 100 ml. I taka ilość lignitu, 100 ml, ja przynajmniej daję to na jakieś 5-6 kg ziemi. Mniej więcej taki przelicznik. Należy to ze sobą zmieszać dosyć dokładnie. To, co wam pokażę, nie jest wymierzone tutaj równo, bo tu mamy pół pojemnika, tu cały. Po prostu dodajemy, w tym wypadku ja dodaję ziemi do lignitu, bo jest go mniej, ale normalnie dodajemy lignit do ziemi. Wyłaź ziemią. I mieszamy. Oczywiście no ja robię to w sposób, w który ciężko będzie wymieszać 6 kg ziemi.
czy więcej, jeżeli nam jest potrzeba więcej, to wszystko w zależności od pojemności akwarium. Ale robimy to w jakimś wiaderku, ręcznie. Chyba, że ktoś bardzo chciałby użyć wiertarki z nasadką do mieszania. Choć nie polecam. Taką wymieszaną z lignitem ziemię sypiemy jako podłoże do akwarium. Często zadajecie pytanie, ile tej ziemi ma być. Robiłem to wielokrotnie, więc wydaje mi się, że wiem. W moich akwariach jest centymetr ziemi. Szczerze, mierzę to. Mierzę to normalnie centymetrem, tak żeby był centymetr, żeby nie było tego znacznie więcej, no ale nieco do milimetra. Ziemię układamy na samym dnie. Pytanie, czy ją ubijamy? Tak, możemy trochę ją ubić, ponieważ jest dosyć pulchna, ma dużo powietrza. Jeżeli nie zrobimy tego wcześniej, to później to powietrze zacznie z tej ziemi uchodzić. Więc lepiej od razu wypchnąć nadmiar. Teraz odsuwamy ją od ścianek przednich, bocznych, tylnich. Może tutaj tak pięknie nie wyjdzie, bo mam naprawdę mało miejsca w tym super 1000-litrowym akwarium. Ale wiecie, o co chodzi. Ziemia nie powinna przylegać do szyb. Chodzi o to, żeby po prostu światło na nią nie padało. Gdyż później są problemy z glonami i tysiące pytań, co zrobić. Teraz do tak przygotowanej ziemi dosypujemy żwir, ale sypiemy go tylko i wyłącznie z boku, z przodu i z tyłu, tak żeby oddzielić za pomocą tej właśnie warstwy ziemię od szkła. Może nie będzie to super tutaj widać, ale myślę, że zrozumiecie, o co mi chodziło. Zresztą w filmie, który był wcześniej na temat stawiania akwarium na ziemi ogrodowej, było to, myślę, że bardzo fajnie pokazane. Tam też użyłem japońskich nożyczek do przycinania siatki. Jak widzimy, ta część, nie będę już dalej tego robił, ta część została oddzielona od ziemi. Ziemia jest w środku, natomiast same boki pokryte będą piaskiem albo żwirem. Musicie to sobie wyobrazić, że już to zostało zrobione, ponieważ ilość podłoża w postaci piasku mam ograniczoną. Więcej nie udało się ukraść z piaskownicy. To jest siatka. Tak, to wiem, to kawałek kartonika, ale nie miałem w tej chwili kawałka takiej siateczki. Ja używam siatek podtynkowych i myślę, że to jest jedno z najlepszych rozwiązań. Ludzie stosują różne siatki. Chodzi o to, żeby po prostu oddzielić ziemię od piachu albo żwiru, który będzie na wierzchu, żeby się nie mieszało w czasie wyciągania roślin, a robi się to dosyć często. Korzenie po prostu wyciągają ziemię na wierzch. Jeżeli jest siatka, przeważnie można tego procesu uniknąć. Siatkę wkładam na wierzch i zasypuję całość piaskiem albo żwirem. Ile ma być tego? Stosuję warstwę 5-6 cm. Dlaczego tyle? Przekonałem się z własnego doświadczenia, że stosowanie mniejszej warstwy znacznie utrudnia sadzenie roślin. 5 cm jest wystarczające. Jeżeli ktoś będzie chciał na tym oszczędzić, włożyć tego żwiru lub piachu mniej, bardzo proszę,
też tak chciałem kiedyś zrobić. Może nie z oszczędności, po prostu miałem tego żwiru zbyt mało, ale chciałem wystartować akwarium. W tej chwili sadzenie roślin w tej mniejszej warstwie żwiru jest problematyczne. Nie to, że się nie da, po prostu jest ciężej, nie ma czym tych korzeni przykryć. No ale jeżeli ktoś będzie bardzo chciał, to śmiało, nawet pół centymetra i niech się z tym baruje sam. I mamy założone akwarium. Przynajmniej jeżeli chodzi o podłoże. Teraz wystarczy posadzić tutaj roślinki, założyć filtr. No niestety filtr mam tylko taki, więc nie będę tutaj kombinował. Zalać wodą i działamy. Cała, proszę Państwa, historia. Cała tajemnica zrobienia podłoża. Tu niestety widać ziemię, tak nie powinno być. Powinno być tak jak tutaj. Piasek albo żwir dotykający do szyby na całej wysokości. No dobra, teraz drugi atrybut moich akwariumów, czyli woda. Używam tylko i wyłącznie łódzkiej wody kranowej. Nie wlewam nic innego, nie, w żaden sposób nie przygotowuję wody. Staram się tylko, żeby wlewana woda była minimalnie chłodniejsza od wody, która jest w akwarium. Co ma pokazywać rybom, że jest to okres deszczowy. Tak sobie wymyśliłem. Natomiast, tak jak powiedziałem, woda nie jest w żaden sposób przygotowywana. Nie wlewam tutaj żadnych sztucznych nawozów. Nie stosuję tutaj dwutlenku węgla. Wodę zmieniam mniej więcej raz na jakieś 2 tygodnie, jak nie zapomnę. Czasami jest to okres dłuższy, czasami jest to okres krótszy. Jeżeli zauważam na przykład, że coś się dzieje, że coś mi nie odpowiada, potrafię zmieniać wodę raz na tydzień. Natomiast mniej więcej jest to jakiś tam okres dwutygodniowy. To jest akwarium 240 litrów. Wlewam tutaj, wylewam i wlewam 40 litrów wody. Policzcie sobie, ile to jest procent. Ja przy akwariumach staram się to robić mniej więcej na oko. Stwierdzam, że tyle wody jest potrzeba i tyle wlewam. Natomiast nigdy tego procentami tak naprawdę nie liczyłem. Jeśli chodzi o oświetlenie, moje zbiorniki mają od 0,4 do 0,7 W na litr. I to jest jedyna zasada, którą stosuję. Natomiast często pytacie się, jakie świetlówki mam aktualnie w akwarium. Był cały film o świetlówkach. Można się dowiedzieć, jakie są potrzebne. Jakie te świetlówki najlepiej wybrać. Bardzo nie lubię, jak ktoś, że tak powiem, się wzoruje na tym, co ja akurat mam w akwarium. Bo to mniej więcej wygląda tak, jakby się pytać, no sorry, że tak porównuję, ale jakby się pytać Matejki, jakimi farbami malował bitwę pod Grunwaldem. No bo w sumie oznaczałoby to, że zakup tych samych farb spowoduje, że staniemy się jakimś tam artystą. Także jeszcze raz sorry, że tak porównuję, bo nie uważam się ani za artystę, ani za jakiegoś super akwarystę. Ale po prostu uważam, że przy świetle nie należy się na kimś wzorować. Jest pewien przedział watowy, w którym najlepiej jest uprawiać rośliny. Przynajmniej według mnie właśnie to 0,4 do 0,7 to jest takie optimum. I według filmu, który nakręciłem i który jest na kanale, należy sobie dobrać świetlówki z tych, które są aktualnie w sprzedaży, które możemy dostać. To naprawdę nie jest nic trudnego. Większość świetlówek jest oznaczonych. A ja czasami w swoich akwariach robię różne dziwne eksperymenty i uważam, że wzorowanie się akurat na tym może spowodować u kogoś więcej problemów niż
niż zysków. Czy robię jeszcze coś specjalnego w swoich akwariach? Nie, myślę, że jakieś standardowe rzeczy. Przycinanie roślin wtedy, kiedy tego wymagają. Czyszczę z lekka podłoże przy samym wierzchu, tam gdzie jest to możliwe, przy podmianach wody. Czyszczę szyby wtedy, kiedy zauważę, że coś tam, czymś tam się pokryły. No myślę, że to jest taka standardowa robota każdego z akwarystów. No jak mówię, naprawdę nie nawożę tutaj niczym, bo nawożenie jest absolutnie sztuczne, przynajmniej dla mnie tutaj jest absolutnie zbędne. Wszystkie nawozy są w podłożu, w ziemi ogrodowej, w lignicie, w odchodach ryb. Ta woda jest naprawdę, naprawdę bogata. I akwarium, jak jest ustabilizowane, całkowicie ta ilość nawozów tutaj wystarcza. Większość roślin, które miałem akurat tutaj w 240, rozwija się bardzo ładnie. Jeżeli są jakieś gatunki, które rozwijają się gorzej, ewentualnie nie chcą się rozwijać, przeważnie są to rośliny wymagające miękkiej wody, ale niestety, no jeżeli dolewam wody kranowej, to absolutnie nie zmiękczam tego. Jest troszeczkę lignitu, jest lignit w filtrze, więc to jest w zasadzie jedyne zmiękczanie, ale myślę, że nie na tyle, żeby rośliny wymagające naprawdę bardzo miękkiej wody dały sobie tutaj radę. Co by tu jeszcze powiedzieć? Chyba wszystko. Na pewno będziecie mieli pytania, więc piszcie pod filmem. Natomiast jeżeli nie będziecie mieli pytań, to nie piszcie pod filmem. Nie, no na pewno będą jakieś pytania. Tylko błagam, już nie jak ja to robię, że to wszystko rośnie. Ja nie wiem, to natura, to po prostu sobie rośnie. Ja nic nie robię, wlewam wodę, wylewam, czyszczę szyby i to sobie rośnie. No, to po prostu sobie rośnie. No tak. To dobranoc.